Prosta, biało-czarna forma, mocny przekaz i brak politycznej poprawności. Między innymi to łączy prace, głównie rysunki i animacje, które od niedawna możemy oglądać w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zapraszam Państwa na wystawę Black and White, niepoprawny komiks i animacje. Jedną z pierwszych prac, jaką znajdujemy na wystawie, jest komiks Dana Perżowskiego, rumuńskiego artysty, który wyjątkowo trafnie komentuje polską rzeczywistość. Między innymi bierze na warsztat naszą prezydencję w Unii Europejskiej. Dan Perżowski przyjechał tutaj kilka dni przed otwarciem wystawy i nasiąkał polską rzeczywistością. Nasiąkał tym, co się dzieje teraz, co jest dla nas ważne. I zareagował w formie właśnie rysunków na jednej ze ścian. I widzimy tutaj kilka rysunków, które bardzo trafnie komentują tę prezydencję, przypominają o pewnych problemach. Nie są to... Krytykują? Zachęcają do krytycznego myślenia. Wystawa ma w tytule słowo niepoprawne. Dlaczego? Niepoprawny rysunek, niepoprawny politycznie, ale też niepoprawny ze względu na swoją formę. Interesował nas tutaj rysunek w komiksie i w animacji, który powstaje bardzo, bardzo szybko, w pewnej reakcji na to, co się dzieje. I interesował nas ten pierwotny gest, kiedy twórca sięga po jakiś pisak, jakiś ołówek i daje wyraz swoim poglądom, swojemu zaangażowaniu, poglądom politycznym. I ten rysunek ma wtedy, jest bardzo nieokrzesany, jest bardzo surowy, dramatyczny. Na poziomie swojej formy też wiele przekazuje odnośnie stanu artysty. Jest bardzo związana ta forma z jego emocjami, z jego ciałem, z jego właśnie osobowością. To jest bardzo autentyczne. I zarazem ten nieokrzesany formalnie rysunek jest również nieokrzesany jeszcze, jeżeli chodzi o znaczenia, które niesie.